I co, chyba zaczynam, nie? Go! Go, go, klub go, go, co nieważne. Witajcie, witajcie, ludkowie, ja jestem Glipiem, a to jest kolejny odcinek z PSZ2, inaczej Pokémon Showdown z widzami, właściwie tamto to pierwsze, to było w skrócie, mniejsza o to. I słuchajcie, podstawowa moja standardowa formułka, jeżeli chcecie wystąpić w tej sali, wystarczy, że wejdziecie na Facebooka, który jest jak zawsze podany w opisie, pod każdym filmem jest podany w opisie, i polajkujecie go, będziecie czekali na post, w którym napiszę, że potrzebuję osoby do nagrania, tak jak na przykład zrobiłem to dzisiaj. A to, że mało osób się zgłosiło, to nieważne, to nieważne, mniejsza z tym. W każdym razie, dzisiaj jest ze mną Gopek. Siemanko. Dokładnie. I matka to właściwie jest taki, można powiedzieć, swojego rodzaju może nie jubileuszowy odcinek, ale taki wyróżniający się odcinek z Showdowna, gdyż albowiem jest kamelka. Tak jak też w dwóch filmach, które u mnie na kanale się pojawiły. No, także zdaje się, że Gopek miałeś rzucić jakimś żartem, czy czymś takim, nie? A tak. No to dawaj. Posłowie pojechali do lasu. Tam Tusk widzi kobietę za krzakami, co srok. No, podchodzi, łapie ją, patrzy Grodzko. I mówi, Grodzko, ty możesz jeszcze jutro? A Grodzko, nie, tylko srałą. Boże. Dobra, mniejsza o to. Słuchajcie, lecimy z rundką. Oczywiście gramy do dwóch wygranych standardowo. Na randomach. Ja się przyznaję, nie umie grać. Słuchaj, nie umiesz grać, ale tutaj słuchajcie, to jest też wiadomość do was. Nieważne, czy potraficie grać, czy nie potraficie. Ta seria jest... Prowadzę Pokémonowe serie przede wszystkim dlatego, żeby oswoić was z Pokémonami, żeby przedstawić wam Pokémony, żebyście zaczęli, żeby Polska wreszcie zaczęła nałogowo grać w Pokémony, tak jak robi to na przykład Ameryka, czy coś takiego. Bo Pokémony są naprawdę, przynajmniej według mnie, świetną grą. Dobra. Zacznijcie grać w Pokémony tak jak w Agario. No, to by było, powiem ci, świetne. To by było naprawdę świetne. No i słuchajcie, niedługo, albo dobra, nie będę tutaj nic mówił, w każdym razie planuję zrobić serijkę, w której bym tłumaczył, przynajmniej starałbym się tłumaczyć, co jak w Pokémonach, tak jak próbowałem to zrobić z Pokéworldem, aczkolwiek Pokéworld został wyłączony. No także mam nadzieję, że dzięki mnie coś tam się nauczycie, jeżeli chodzi o Pokémon. Dobra, wybieraj jakiś ruch, bo ja tutaj już ruch wybrałem i czekam. Tylko do dwóch wygranych? A tak, do dwóch wygranych. Bo wiesz, to i tak jest, w tym momencie już mamy 3 minuty, a kompletnie nic nie zrobiliśmy. A poprawić sobie koniecznie siedzenie. Dobra, nieważne. Wow, Bolt Strike. Z Bolt Strike'iem powiem ci, że nawet trafimy, ale może być lepiej. O ile widzieliście, to no, tak tutaj. Żadnej taryfy ulgowej dawał ci, nie będę przynajmniej w pierwszej walce, zobaczę, na co cię stać. O, Dragon Dance, bardzo powiem ci dobry ruch, gdyby nie fakt, że mam Outrage'a i niestety nie miałeś szans. Ale tak to bardzo dobrze, że się chciałeś zboostować, bo Dragon Dance jest jednym z lepszych ataków do boostowania się. Jeszcze raz zapraszam w imieniu Grudnia do wbijania na TeamSpeak'a, bo się opłaca. No po prostu ja wbiłem, posiedziałem 5 minut, Grudnia do mnie weszedł. Wszedłem. Raczej ja weszłem do niego na kanał. Wszedłem. I się... No, wszedłem. Taka to mała... Wiesz. No właśnie. No. A kto zwróci na to uwagę? No i pyta się, czy nagramy, a ja mówię, no dobrze, i nagrywamy. No. To, że nie umie, to tam nie ważne. To naprawdę nie ma znaczenia, żebyście zagrali. Po pierwsze, chcę się z wami chcę prowadzić jakąś interakcję z wami, z widzami, dopóki jeszcze mogę robić to w miarę prosto, no bo przy takiej ilości subskrybentów, widzów, jaką mam aktualnie, oczywiście serdecznie wam dziękuję, szczególnie za te 3000 subów, które wbiły całkiem niedawno. Co ja mam tu zrobić? Co ja mogę tu zrobić? Dać mi cię zabić. To było za proste. To było zbyt nudne. Trzeba prowadzić, wiesz, jakąś taką ciekawą walkę, jakiś pościg, jakieś wybuchy, coś tego typu. Nie mam nic na ciebie dobrego. Dobra, trudno, zróbmy tak. Także, no to chociaż z drugiej paki będzie trochę głupawy może. No jak to by na to patrzył. O czym to ja mówiłem? Na czym skończyłem? Bo nie pamiętam. Też nie pamiętam. No bywa. No, także tego. To wybieraj ruch i lecimy. Ice Punch. Nie było tak źle, jak się tego spodziewałem.
Każdy teraz trafił tym atakiem. High jump kick. No i myk. Coś mi blef swędzi. No drapie się, ale niestety swędzi mnie blef. Tak, tak, może będę drapał się jak na odcinku z Crysisem po nosie z Led Zeppelina, ale no cóż, tak bywa. Zimek. A, wiem co chciałem powiedzieć, już wiem co chciałem powiedzieć. Słuchajcie, koniecznie wbijajcie na... Znaczy inaczej, jeżeli chcecie coś ze mną pogadać, pograć, czy coś tego typu, a na, nie mam mnie na Skype'ie dla widzów, bo ostatnio, umówmy się, bardzo rzadko wchodzę na Skype'a dla widzów, niestety, no tak bywa. Nie zawsze mam na to czas, ale wbijajcie na tym spika pokebloka, ts.pokeblock.pl albo ts sześciennego, to jest chyba ts.6globy.pl, chyba tak, coś takiego. Wbijajcie na te dwa TS-y i jeżeli chcecie ze mną pogadać, pograć, czy cokolwiek tego typu, zapytać się o coś, cokolwiek. Na tych TS-ach siedzę ostatnimi czasy bardzo często. Także możecie mnie tam łatwo, myślę, znaleźć, spotkać. Jeżeli chcecie zagrać, można walnąć zawsze jakąś lunkę w Shadow, no o ile oczywiście mam czas i możliwości. Jeżeli nie mam czasu i możliwości, albo nie macie chęci na Shadow, no walcz, wybieraj ruchy. Ja tutaj tak mówię, żeby, wiesz, zapełnić czas antenowy, że tak powiem. Także, czy Showdowna, czy jakieś rundkę FSG, coś takiego, zawsze możecie na to liczyć, o ile oczywiście mam czas i chęci, no bo umówmy się, nie zawsze kiedy siedzę, mam czas i chęci na granie w coś. O mój Boże, koszmar, koszmar do Pokémon na tego twojego aktualnego. Chodzi mi o to, że ty dobrze wybrałeś, ty wybrałeś bardzo dobrego Pokémona. Ale Dosa, z tego względu, że moje ataki, które mam, będą na ciebie albo zupełnie nieefektywne, albo nie będą super efektywne. Albo słabo wręcz efektywne. Także pod tym względem wybrałeś bardzo dobrze. I słuchajcie, tutaj podpowiem też Gopkowi przy okazji i nie tylko Gopkowi. Ludziom, którzy grają na... Czemu ja wybrałem ciebie? A, dobrze. Dobrze wybrałem. W każdym razie. Jakiś motor albo samochód, mam nadzieję, że go nie słychać, mniejsza to. Jeżeli gracie tutaj w naszą domnie, a nie wiecie zbytnio, co się jeszcze z czym je, jaki typ, na jakiego Pokemona jest dobry, w tym momencie, o ile będzie mi się chciało do tego momentu montować, na ekranie powinna się pojawić komenda. Wykrzyknik Vaknesis Pokemon, dany Pokemon, jakiego chcecie zobaczyć słabości, i taką komendę wpisuje się na czacie na Showdownie, tylko nie na czacie głównym, czacie danego chatroomu, tylko na czacie samej walki, samego okienka walki, i wtedy na czacie wyświetlają wam się wszystkie typy, które są na Pokemona, do którego wpiszecie, super efektywne, słabe efektywne, w ogóle nieefektywne, normalnie efektywne. To jest bardzo przydatna sprawa, nie musicie siedzieć na czymś typu Bulbapedia cały czas. Dobra, no to używaj jakiegoś ruchu, znaczy wybieraj Pokemona, bo użyłeś ruchu, który po ataku musisz zmienić Pokemona, więc musisz teraz wybrać Pokemona jednego ze twoich trzech aktywnych. No powiem ci, że... No niestety, Krobat coś czuje, zdychnie śmiercią tragiczną. Toksik, bardzo dobry ruch. Bardzo dobry ruch, gdyż albowiem jeżeli Zapdos będzie długo trwał na polu bitwy, no to Toksik co rundę będzie zabierał mu coraz więcej życia. To jest bardzo fajny atak. Bardzo fajny ruch. Z tym, że w tym momencie, gdybyś miał jakiegoś Pokemona, który będzie na przykład miał ruch kamienny albo jakiś lodowy, będzie to na mnie super efektywne, taki ruch, że tej szybciej mnie zdejmiesz. Licky Licky! Licky Licky! Sporo HP-ka ma, powinien mieć. Dragon Tail. Ciekawe, tak. Powinienem na tym panie mieć mega ewolucję! Mam mega ewolucję! Jej! Co prawda zbyt dużo ci nie zrobię, ale Gyarados ma fajną mega ewolucję. Podoba mi się, przynajmniej. Rybnie? No. Zrobimy tak, że jeżeli tam wybierzesz ilość lajków, jeżeli będzie, to zrobimy taką seryjkę z widzami te na poke bloku, czy tam gdzie będziesz chciał. Wiesz co, mam tą serię z widzami, czyli Pokémon Showdown.
Anna Pokebloku, no różnie to wychodzi, naprawdę. Ja Pokebloka nagrywam bardzo randomowo, a na przykład tak naprawdę obiecałem już dwóm osobom osobną serijkę na Pokebloku. Szczerze powiedziawszy, czytaj Borsuk i Żeluś, Żelkowa Dama. Tym dwóm osobom obiecałem, że z nimi będę nagrywał tą serię, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Może zdarzą się odcinki, w których do którego wezmę jakiegoś z widzów. Zobaczymy. Znaczy na pewno z jakąś uprzednią rekrutacją, czy czymś takim. Ale możliwe, że się zdarzy taka selika, że taki moment, że wybiorę któregoś ze was, widzów, do odcinka. Zobaczymy. Tylko wbijaj na TS-a? Tylko wbijajcie koniecznie na TS-a. Na TS-ie dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Oj, bardzo dużo. Tylko faktem musicie się czasem przystosowywać do zasad, które na TS-ie panują. Być grzeczni, krótko mówiąc, no bo inaczej wylądujecie z banem. Kultura. Kultura, no po prostu trzeba zachować kulturę i być grzecznym i tak dalej, i tyle wystarczy, wow, żeby na TS-ie trwać. A myślę, że warto, bo na TS-ie dzieją się bardzo często śmieszne rzeczy. Można załapać na przykład nagle z administracją czy coś takiego. I tak dalej, dobra, słuchajcie. Tą rundkę wygrałem. To nie była, szczerze powiedziawszy, jakaś wielka niespodzianka, szczególnie, że Gopek zaczyna, można powiedzieć. Także co, widzimy się za chwilę w kolejnej rundce. Dobra, zaczynamy kolejną rundkę naszych starć, naszych walk. Drugą już, zobaczymy czy ostatnią, czy nie ostatnią, zobaczymy jak Gopkowi tym razem pójdzie. No i widzę, że pan Gabriel, kolega mojego brata, jednocześnie widz, siedzi z nami w walce, pisze na czacie, którego wy nie widzicie. Dobra, potrafił ci się Pokémon, myślę, bardzo ciekawy. Bardzo lubię Emolgę. Ze względu szczególnie na jej połączenie typów. Chodźmy do wymieniarki i się wymieńmy. Może kiedy indziej. Trafi mi się. Tak, na Pokébloku. Trafi mi się, powiem ci, jeden Pokémon. Charizard. Trafi mi się jeden fajny. Ohohoho, to zabolało. Jeden fajny Pokémon, którego w tym momencie nie znalazłem. Widzowie go pewnie widzą. Mówię tutaj o tym panu konkretnie, o tam, gdzieś będzie ten pan. O, jeżeli nie wiecie, jak się nazywa, to proszę bardzo, macie tutaj jego nazwę. Patrz, jakiego ja mam zarypistego poka. To jest najlepszy Pokémon, jaki może być. No dawaj. Na wszystkich. O nie, powiem ci, że teraz powiedziałeś to, że trochę obraziłeś Miltanka, bo Miltank wbrew pozorom jest bardzo dobrym, takiego sama nazwa mówi, tankiem. Potrafi sprawić sporo problemów przeciwnikowi, jeżeli dobrze się nim gra. Toksika na mnie nie użyjesz, z tego względu, że jestem sam trujący, więc się mnie zatruć nie da. Milk Drink znowu jest atakiem, który ulecza. Więc no tutaj też ci zbyt dużo nie da. Ile się nie myje. Haha, pozdro dla kłatych. Nawet sporo zabrałem. No. Ja nie mam chyba żadnych ataków. A jakie masz ataki? To ci podpowiem. Body Slam, Milk Drink, Toxic i Select Rock. Czyli Self Rock. Self Rock robi coś takiego, że wyrzuca skałki, które, no tak jak wyrzuciłeś, które w momencie, kiedy zmieniam Pokemona, kiedy wyrzucam jakiegoś Pokemona, zabierają temu Pokemonowi nowemu trochę życia. Body Slam w przypadku Pokemonów szczególnie ciężkich jest bardzo, ale to bardzo dobrym atakiem, bo zabiera sporo życia i może przy okazji sparaliżować przeciwnika. No i nie trafiłem przy okazji. No, jeżeli nie, cię... Mam szansę. Jeżeli nie trafi tutaj krytyka, to mogę mieć problemy. Powiem ci. Okej, byłeś szybszy. No bywa. Yay. Teraz wybrać jakiegoś Pokemona, ale tego Pokemona nie widzę jednego z ataków, gdyż albowiem zasłania mi je okienko z Ekszyna. Jakiegoś słabego weź. Niech będzie Klocuch kontra Klocuch. Kloc kontra Kloc.
Jedźmy w ten sposób, zobaczymy, kto pierwszy kogo zdejmie. No nie gadaj! Teraz musiał mnie akurat sparaliżować. Akurat tego Pokemona, teraz. Chamsko, bardzo chamsko. A to paraliści trzyma do końca, czy nie? Tak, paraliści trzyma mnie do końca, zmniejsza mi o połowę speeda. Czyli już na bank w tym momencie będę wolniejszy, chociaż cholera wie. Nie no, będę wolniejszy, na bank będę wolniejszy i tak jest się mnie o dwukrotnie szybszy mimo wszystko. I ma szansę, że przeciwnik będzie na tyle sparaliżowany, że nie będzie mógł wykonać żadnego ruchu. To jest naprawdę spoko sprawą. Dużo mi to nie da, kompletnie nic tak naprawdę, ale... No nigdy i patrz, no i ten Miltank już tłucze mi drugiego Pokemona. Nigdy tak w Minecraftie nie łapałem Miltanków, a teraz muszę się przerzucić na nie. No, wiesz co, powiem ci, że są lepsze Pokemony niż Miltank, ale Miltank... Tak. Z dobrym movesetem, z dobrymi atakami jest naprawdę... Działa cudo. No, jest ciężkim przeciwnikiem. Wrzucę tego Pokemona. A jeżeli będzie remis, to następna dogrywka będzie to następny odcinek. Dwa znowu. Nie. Czy teraz dogrywka będzie? Nie gramy dwóch walk, tylko do dwóch wygranych. Czyli mimo tego, że odcinek wyszedłby na przykład półgodzinny, to mimo wszystko będą trzy rundki. Maksymalnie. Dwie do trzech rundek. Dobrze. Dobra, atakuj. Bo widzę, że zbliży się już tutaj 20 minut. O, ho, 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 ho. Co ja mam Life Orba? Tak, mam Life Orba. No trudno. Da się przeżyć. Oj, oj. Tylko teraz który atak? Proponowałbym ci jakiś lodowy. O ile masz. Czy jest akurat walczący? Żółkie biorą się walczący. Halo? Coś tam działa. O, nie trafiłeś. Focus Blast niestety ma dosyć małą szansę na trafienie. Ale wtedy mi się uda. No to jedziesz. Galvantula. Powiem ci, że to jest bardzo fajny Pokémon. Fajnie nawet wygląda. Znaczy, czy fajnie ma wygląd... Oj, oj, oj. Nie zauważyłem, że moja Lilligant ma tak mało życia. Tak naprawdę, no, ale to tam pikoś. Już propsy działają. Ty widzisz, ile mi to życie zabrało? A jeszcze ataku nie użyłem. No. No i będziesz szybszy, cholera. No, na szczęście, przynajmniej tyle. Oh, fuck. One hit KO! Zawsze lubiłem ten atak, ale chyba na ognistego to nie zadziała. Nie. Powiem ci, że bardzo się cieszę, że ciągnę ci Blaziken na szybko, bo najprawdopodobniej miał mega ewolucję. O, proszę bardzo, Martyna wbiła i pozdrawia YouTube. Martyna P16, my też oczywiście pozdrawiamy. No i co? Blaziken, jeżeli pozwoli się mu włączyć, załączyć mega ewolucję. Oj, Elfko, jak nie zadziałał, jestem w połowie latający. Także jeżeli Blazikenowi da się zboostować speeda, pozwoli mu się zboostować speeda, da się mu mega ewolucję. Jest naprawdę Pokemonem, którego bardzo trudno jest zdjąć i który potrafi zdziałać bardzo duże szkody w teamie przeciwnika, jeżeli ma być szczery. Także cieszę się, że zdjąłem ci go tak szybko. A ja się nie cieszę. No, nie masz się tego właściwie czym cieszyć. I no, tak się kończy nasza walka tutaj. Powiem ci, że bardzo miło się walczyło. Przyznam ci, że w drugiej rundzie poszło ci... Dobrze, poszło ci fajnie. Także co? Widzicie, nie trzeba umieć grać w Pokemony, żeby ze mną tutaj zagrać. Nie trzeba być nie wiadomo jakim nerdem, nie trzeba być nie wiadomo jak dobrym w Pokemonach, żeby wystąpić na odcinku.
Tak jak Gopek się przyznał, dopiero zaczyna. Także w następnym razem mam nadzieję, że sporo, że trochę więcej osób, nawet które nie potrafią grać. Mimo tak, że nie potrafią grać, zgłoszą się do nagrywania. No także co, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w jakimś następnym materiale i co, ktoś mi na Facebooku coś napisał, mniejszą, to nie patrzcie o to, nie słuchajcie tego. Także co, dzisiaj był ze mną Gopek. Marka, dziękuję wszystkim za oglądanie. No, na razie i cześć. Kciuka, kciuka, musi być kciuk, honorowy kciuk. Narka. Już teraz nawet widzowie za ciebie przebrałem za łapki w górę. Ty, co ty jesteś za... Nie, że dobra, dobra, na razie. Inni żebrają to.